Witajcie, z tej strony Krzycha, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, to jest bardzo, bardzo serdecznie. No i dzisiaj, słuchajcie, gramy sobie w Fortnite'a, dokładnie gramy sobie dzisiaj w Fortnite'a, ponieważ jest nowy sezon. Od już w sumie dawna, miałem nagrać ten film wcześniej, no przepraszam po prostu. No i słuchajcie, jest to pierwszy film z Fortnite'a, z rozdziału trzeciego, z sezonu pierwszego, w ogóle z tego sezonu. Więc dzisiaj, słuchajcie, gramy sobie arenę. Dzisiaj nie będziemy grać jakoś, kurde, nie wiem, nie wiadomo jak. O, nie ustawiam to wygodnie jest dzisiaj, dobra, fajnie. Dobra, no więc dzisiaj postanowiłem, że właśnie sobie zagramy. To jest sobie na przykład gra mój ziomek. Zaprosimy go. Jeśli nie wbiję, no to trudno. Jeśli wbiję, no to wbiję. Chyba nie wbiję. W takim razie gramy sobie areny solo. Wbijamy punkty. W ogóle zobaczcie, ile mam już punktów. Chyba całkiem spoko wynik. Solo. No i mam, słuchajcie, 1545 punktów. Więc dzisiaj lecimy więcej. Więc na wstępie chciałbym was poprosić o to, żebyście zostawili łapeczkę w górę i subskrypcję. Bo w sumie dziękuję też wam bardzo za to, że my wbiliśmy 42 subskrypcje. Bardzo, bardzo dziękuję. Lecimy po 50, jeszcze tylko 8. Mam nadzieję, że szybko to wbijemy. A ja zapraszam was już do oglądania. Dobra, widzowie. Ale stwierdziłem, że nie wiem, gdzie polecimy w sumie. Jestem już w gierce, jak widzicie. No i nie wiem, moglibyśmy w sumie polecić gdzieś na odległą jakąś miejscóweczkę. Może tutaj są szemrane szyby obok. Sorry za takie lekkie laguski. Na pewno będą w trakcie nagrywania filmu, ale to tylko... Mogę w tym nagrywać filmu. Mam, dlatego gram sobie jak miną lagów, tylko po prostu tak głupią nagrywarkę, że po prostu mam na niej lagi, dlatego bardzo, bardzo przepraszam, jeśli te lagi wam w czymś przeszkadzają, właśnie w oglądaniu filmu. Niestety nie jestem w stanie nic zrobić, jak na razie przynajmniej. No i co, lecimy do gry, serio, że tak mi ekran trzęsie, po prostu zaraz sobie tak myszkę poprawiam, żeby było wygodnie. Lecimy dzisiaj na pewno po 1600 punktów. Zobaczymy, czy to się uda. No i co, lecimy, widzę. Dobra. Od razu skrzynia. Fajnie, fajnie, fajnie. Jest M-ka. W ogóle pokażę wam też te nowe bronie. No dużo tego jest po prostu. Mi osobiście się ten rozdział podoba. Event też był bardzo fajny dla mnie. Powiem szczerze, chyba najlepszy event, na którym byłem. Jeden z najlepszych przynajmniej. Naprawdę mi się mega podobał ten event ostatni. Spoko był, naprawdę. Mega duże zdziwienia były na przykład przy tym, kiedy nagle wbił rok jako fundament. Ale to nie było takie zbyt duże zdziwienie, ponieważ już mi o tym kolega powiedział wcześniej, że na Instagramie jego tam, na Twitterze też jego pokazane było zdjęcie. Oj, lekkie lagi. Ale nie zawsze są takie lagi, więc pamiętajcie. No. Zbieramy matsy i lecimy dalej sobie grać. Jest pierwszy placement, nice. Powiem szczerze, biciak. Jeszcze mamy ocaręca 1 wbitego, fajnie. Tak ze 400 matsów, żebym razem miał. A nie, mam jeszcze nie praktycznie. Bo mam jeszcze nic. Dobra, to tak fulla może wbijemy. Ale w sumie nie wiem po co. Mi full? Skoro i tak zapewne nic z tym nie zrobię, bo ja jako PvP ogólnie na arenach są tak dobre chłopy, że to się mieści w głowie. Praktycznie, nie? Więc o, tam są typy na przykład. Już super się dzieje. Tam edytowanki. No wiecie, ja tam bym nie poszedł w sumie. I sorry, że będę takim grał jako taka... No jako taka... Bojdudek. Jako taki bojdudek, ale no niestety, ale... Nie jestem dobrym graczem, a mi zależy na punktach. Ja wiem, że na przykład bez skampienia areny to nie areny, ale no wiecie o co chodzi. Po prostu jestem najlepszym graczem. Ale no jak będą jakieś typy, no to oczywiście z chęcią się z nimi pobawię. Kolejny placement. Może jakiś kill wbije. Ja jestem ogólnie bardzo, bardzo słabym graczem, można powiedzieć. I raczej czuć w grach, więc po prostu chciałbym, żeby dzisiaj chociaż taki jeden może kill wbił. Może wbije, zobaczymy. Dobra, dwie duże poty i teraz się zastanawiam, czy wypić te dwie, czy poszukać małych pot. Dobra, mamy full drewna.
No właśnie z tymi płotami to tak średnio bym powiedział. Tam są typy. Ja jeszcze sobie tylko kamień trochę zbiorę. I myślę, że to będzie na tyle. W sumie bycie na masów, bo praktycznie będzie full. Jest jeszcze duża pota. I teraz się tak zastanawiam, czy by tutaj wypić te dwie. Czy jeszcze może. Czekajcie, może jeszcze z tego wydropi moje potki. Ja, ale było blisko. Ja już myślałem, że to jest to, nie? Ale no niestety. Dobra, widzowie, jak widzicie, metal troszeczkę mało mamy, ale no metalem nie będę się zabudowywał, więc najważniejsze to jest tak naprawdę kamień i drewno z surowców w Minecrafcie. Surowców? Tak to mogę nazwać? Raczej nie. Zbieram ci drewno. Kamień. O, sobie ten domek cały weźmiemy. No jest full, nice, jest full. Jeszcze to jest metal, ale chyba z niego nic nie wypadło. Jeszcze jest metal. Zbierzemy ten metal z chęcią, bo jednak przyda. Dobra, troszeczkę metalu wzięliśmy. To już chyba wszystko, jeszcze to jest zbierzemy metalu. A ten metal dropi pojedynczo, więc słabo. Powoli, 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 powoli. Za chwilę. Starczy, starczy, starczy. Wybiję chyba po 40, to już starczy. No i mamy prawie full. Idziemy do strefy, bo strefa już idzie, znaczy w sensie górza już idzie. Pójdziemy sobie naokoło. Bo to jest taka miejscówka, w której mogą być akurat chłopy. Ale dobra, ryzyk fizyk. I tak już troszeczkę punktów nabiliśmy, jesteśmy nawet na plus. Jest fajnie, jeszcze jakby jakiś kit wpadł, to 15 punktów. Top 33. No według mnie dobre, 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 dobre jest, dobre jest. Top 32, nawet już mam, no git, git. Oj, 31, nice. Oho, dostałem snajpę na awku, nieźle. Chłop był koło mnie, no to super. Ale jeszcze mieliśmy placement plus 10. Sorry za tego awka. No ale dobrze, jest w sumie dobrze. 1600 punktów myślę, że będziemy mieli, więc jest git. Lecimy do następnej gierki. Dobra, widzimy. Jesteśmy już na samej grze. Zobaczymy, czy wygramy. Sorry za tą chrypę, ale no, lekko przeziębiony jestem. Przepraszam. Teraz może powiedzmy sobie. Mogę tu? O dobra, widzę, chyba znalazłem miejscówkę, na którą zawsze się leciało z ziomkami. Chyba ten domek. Koło tych rogatych rozdróż. Tak mi się wydaje. Jeśli to super, ale ojojoj. Na szczęście to nie było za duże drzewo, ale gdyby było większe, no to bym nawet się zabić, XD. No, dobra. Skrzynia. No zobaczcie, miejscówka całkiem spoko, zobaczcie. Troszeczkę lutu mamy. A, i grzyba nie ma, ale weźmy sobie papryczkę. To będziemy potem mieli. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale zawsze pompę biorę sobie na pierwszą pozycję. Co raczej mało osób robi, ale ja akurat tak robię, ponieważ jest mi łatwiej, że tak powiem. Po tym, kiedy się buduje, klikam zawsze jedynkę. A jak się buduje, to zwykle robię to na blisko. A jeśli mam walkę na daleko i się buduje, to zdążę sobie jeszcze zeskrolować do M-ki, więc wszystko jest obmyślane. O, na przykład moją ulubioną pompą jest właśnie ta pompa. Się fajnie złożyło. No i wy możecie też dać też znać, którą pompę wolicie. Ja akurat wolę tą automatyczną. Według mnie ona jest po prostu lepsza. A teraz też zauważyłem, że zacząłem właśnie nie grać tą bronią, tym MK7. MK7, niestety przestałem powoli grać. O, tutaj już to mamy niebieskie. Wiedzmy, tak, te cztery. Tyk. I weźmy sobie dużą potę. No i złoto. No i możemy w sumie z tym już lecieć. Amunicja. No i zobaczcie, jak jesteśmy na lutowanie z jednego domku. Całkiem myślę, że spoko. A więc wszystko obmyślane. Obmyślone. Tutaj będzie jeszcze leszonko. O, fajnie. Teraz tak. Jeszcze z... Dobra, wypijmy już tą dużą potę, najwyżej potem się grzybami jakimiś ulepszymy czy coś.
Możemy stąd już chyba spadać, tylko jeszcze tyle matsów. Placementu chyba jeszcze nie mieliśmy, ale zaraz powinien być pierwszy placement plus 10 punktów. No właśnie. Dobra, jest, let's go. Jeszcze jeden plus 10 i będziemy mieli... Na plusie będziemy już wtedy. Więc się bardzo będę wtedy cieszył. A szkoda, że te huśtawki działają za bardzo. Nie da się ich nawet ruszyć. Szkoda. No ale no cóż. Dobra, jesteśmy w strefie, więc możemy iść sobie w głąb strefy. Pójdźmy sobie tu, gdzie wtedy byliśmy. Mniej więcej na tą zatokę. Ale tam może będą jakieś domki. Może jakieś typki. Do postrzelania się i będzie... O, ale słyszałem pompę. Ale nie wiem... Ej, ale nie wyświetliło mi się, że strzały są. Ej, no słychać było znowu pompę. Coś jest... O, tam strzelam. Nie idziemy. Nie, bo to mogą być jakieś pro playery. A może nie. O nie, dobra, idziemy tam sobie w głąb strefy. On miał tu przecież, zobaczyłem drewno, więc raczej jest zlutowane. I na pewno jest plus 10, jesteśmy na plus. Ja się cieszę. Ale tu są rybki. Weźmy sobie wędkę. I połówmy sobie może rybki. Jakiś pas, którego nie ma już, niestety, szkoda. Na rybek. Może coś do kewa by się przydało. Oho, oho, dobra, zagrajmy z tego. Najwyżej będzie coś nie tak, trudno. Ale jednak, dobra broń. To dwa łowiska widzę. Mamy po drugie łowisko. Ale w sumie, czekajcie. Weźmy sobie to drugie łowisko. I tak jestem w strefie, ale jeśli zdążę... O, rift to są. A, bo to jest ta miejscówka z riftami, dobra. Jeśli zdążę, to jeszcze za tą wędkę wezmę sobie niebieskiego kałacha. Bo ja szczerze wolę chyba tego niebieskiego kałacha, ale ta broń też jest bardzo fajna. Jak jest niebieska. Bardzo dużo damage'a zadaje. Śrubrybka. Jako kozacka śrubrybka. Wiem, że zmarnowałem trochę. No i serio. No trudno, widzowie. No trudno, trudno. Mamy chociaż fulkewa. Kolejny placement. Jesteśmy już plus na 20, czyli nawet jak będziemy mieli minus, to i tak jesteśmy na plus. Z nie gry, więc też bardzo dobrze. Aha, jeszcze nie tak to mnie... Dobra. O, upa. Dobra, idziemy na pompy z nim. Dostał. O, dobra. Aha, ma pompy. Ale siarą! No nie, trudno mi zabrać. Ale dobrze, dobra gra. Jeszcze ostatnia gra. Więc co, lecimy do następnej, ostatniej gry. Dobra, następna miejscówka będzie chyba ta sama. Albo nie. Jeżeli była ta miejscówka, to ja zapomniałem stanie. Polećmy sobie tutaj. To jest jakiś domek. To jest chyba ta miejscówka. No nie garaj, to jest ta miejscówka. Nie. Bez kitu. Bez kit trafiłem. Dobra, jest, let's go. Chyba to jest to. No tak, to jest to. Na 100%. Dobra, zalecimy. Najsik. Dawaj, jeszcze zobaczymy, czy będzie taki sam farc z lutem, tak jak w poprzedniej grze. Mam nadzieję. Nie leci. Ale chyba nie do nas. Mamy taką nadzieję. Dobra, mamy zieloną pompę na sam początek. Mamy dużą potę. Mamy trzy skrzynie również. Mamy tutaj leczonko. Ale tutaj jest troszkę gorzej z tym lutem z tego czegoś. No niestety. Tutaj mamy sobie skrzynkę. Okej, okay. PMX się przyda. A jakby co? Lecimy sobie dalej. Dalej tutaj gdzieś powinna być ta broń. To może być nad nami. Chyba i tutaj nie ma. Ona jest tam nad nami. Nie, a pod nami raczej nie ma, bo chyba tutaj nie ma w ogóle pod nami czego. A, nad nami jest. Okej, tutaj już wiele lepiej. Zobaczcie, na sam początek będziemy mieli już Vulkewa. Nie no, chyba dobry lód. Chyba jest nawet lepszy niż wtedy. Chociaż w sumie, gdyby była tam sama pompa, co w poprzedniej grze, no to powiedziałbym o wiele inaczej. Tak, no niestety traci to szansę lekko, ale... Ale dobra. Jest jeszcze jedna skrzynia, o której praktycznie bym zapomniał. Chodźmy sobie na górę, już nie niszczmy tego tak bardzo.
sniperka. Ej, tego akurat nie było. Tego akurat brakowało. Zróbmy sobie tak. Ona jest chyba na górze jeszcze. Dokładnie. Ona jest jeszcze nad nami. I to jest kolejna duża pota. Ale jest lepsza pompa. Ej, widzowie. Nawet chyba jest lepszy guzik. Zobaczcie, z jednej skrzyni wypadło mi cały kef. Jakby full kef, nie? Nie, a nie, bo to ja coś zostawiłem. No dobra, nie wiem, co się teraz zastanawiam. Dobra, zróbmy tak. Dobra, widzowie, zrobimy tak. Jak na przykład kogoś zabiję, a będzie miał już, wiecie, po kewie, no to przynajmniej ta duża pota jedna mnie ochroni więcej niż ta mała, bo jednak 50 to było. A co? Tylko 25 byłoby. Myślę, że jest to odrobinę lepiej. No lód chyba lepszy. O, następny poziom akurat. 16. Świetnie, świetnie. Chodźmy, żeby w kąt strefy, tak jak w poprzedniej grze. 58. Testamentu jeszcze nie było, ale chyba będzie za chwilę. Top 50 graczy jest tylko, czy na top 55? Ja już zapomniałem, więc sobie. W sumie to teraz poczekamy. Wydaje mi się, że na to, no właśnie, top 50 będzie pierwszy placement, gdzie wyjdziemy na 0. Natomiast moim celem w tej grze, w ogóle w tym odcinku, jest tak naprawdę. Jest tak na przykład właśnie. Lubicie tych 1600 punktów. I to się może udać, to się może udać. Ponieważ kiedy dostaniemy 2 placementy plus 10, to wydaje mi się, że trzeci placement, top 20 chyba 5, czy top 30 będzie już placementem plus 15, więc wydaje mi się, że to będzie dosyć lepsze. O, zobaczcie, tam był nasz domek piękny, a tutaj jest inna miejscówka, na której już był chłop. Dobra, jest plus 10, a więc jesteśmy w tym momencie w sumie na 0. Ej, tak, tyle było typów. To jest safe. Nie, no safe jest chyba otwarty. Nie, safe nie jest otwarty. Oni safe nie otworzyli. A czemu tu potrzeba jeszcze jednej osoby? Trochę skam, no bo jak on to zrobić na solo? Nie podoba mi się to. Tak, mi się to nie podoba. Tego się inaczej zniszczyć nie da. Kurde, ten safe to jakiś skam. No nigdy nie otwierajcie safe'ów na. Właśnie na. O, no to rybka. Na solo. Nie polecam. Okej, jesteśmy, słuchajcie, już na plus. Na plus 10. Czyli udało nam się wbić już 10 punktów. Ale. Jest tylko jedno ale. Czyli takie. Ale, że. Będziemy musieli coś zrobić z jedną bardzo ważną rzeczą. Czyli wbicie 5 punktów jeszcze. I nasz cel w tym filmie mniej więcej będę uważał za. Ogarnięty. No dobra, to już chyba nic ponad, więc lecimy stąd, Laura. Jednak w krzaku skrzynia była. Ojo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 j
pięknie. Teraz tylko dobrze to wykorzystać. Oj, 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 miss click. Ale dobra. Ja mamy to, mamy 1605 punktów. Mieliśmy 1600 punktów i ja postaram się sam poza filmami już. Poza pewnie też streamami. Ponieważ nasze inne aparaty, takie, które mogę już zdjąć. Bo to jest też taka nowość. Generalnie teraz właśnie go zdjąłem, bo przez film to siadłem. Więc po prostu go teraz zdjąłem, a przy okazji nagrywam teraz film, żebyście mnie słyszeli lepiej. I rozumieli, przede wszystkim. Dobra, tam chyba mamy chłopa. Tak, gościu tam jest. To mi się nie podoba za bardzo. Żeby zastąpimy. Raczej wątpię. Tak, gdzie on jest? Proszę za tym Kainem. Czy on jest już tak blisko nas? Bo nie. On poszedł tam, dobra, on jest tam. To jest jeszcze do ustrzelenia. Zobaczę. Czyli jest ogarnięty. No nie! To nie moje, kurde. Ajajaj, dobra, ale mam 1600 punktów.
bardzo wam dziękuję za dzisiejszy film. Jeśli film się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, wężkę w komentarz. No i co, to było na tyle. Do zobaczenia.